Co to za dom? O kurde. Metr od ziemi. Śmieci. Nie wiem, czy wchodzić tędy, czy spróbować tu dalej. Tu chyba nie będzie lepiej. Czyli wbijamy tutaj. Boże, ile śmieci. Zobaczcie, dom jest cały wyposażony. Aż ponadto. Tutaj jest metr do lampy. Ale jaja, ale ktoś nagromadził rzeczy. Co to w ogóle jest? Można tu znaleźć dosłownie wszystko. Kurde, tu wszędzie tak wygląda. O Boże. Wszędzie wszystko zasypane. Tutaj co? Wejście do piwnicy, ale tam chyba nie przejdę. Nie da rady. Znaczy się da rady, ale... Nie wygląda to zbyt ciekawie, nie będę się tutaj czołgał. Zejście na dół i tak jakby poddasze. Idziemy. Tu jest drabina, można później wejść na górę, ale najpierw sprawdzimy, co jest na dole. Piwniczka. Bardzo chłodno. Idealne miejsce, by właśnie przechowywać. Przechowywać jedzenie. O kurde. Zobaczcie, ile alkoholu. I to nie tylko wina. Jest tutaj też grubszy kaliber. Zaraz sprawdzimy. To mi wygląda na gin. Chociaż mogę się mylić. O kurde, odpadło. Nie wiem, co to. Likier jakiś. Tu mamy akurat likier. Tutaj wino. %. 1987 rok. Zobaczcie, ile tego wina jest. Kurde, ale szłoby tu zrobić party. Tutaj są nawet jakieś małe buteleczki. Zaraz obczajmy. O kurde, jeszcze zapakowane. Otworzymy jeden. O proszę. Tak. O kurde, zobaczcie, jak ładnie papierem owinięte. Jestem przekonany, że nadal można spożywać to coś. Tylko co to jest? Underberg. Dermagen. No fajne, fajne. Jest tego tutaj troszkę. Dobra. Ile przetworów. Tutaj kolejna piwniczka. Garnki wszelkiej maści i kolejne przetwory.
Ktoś nagromadził tego sporo, naprawdę. I wejście na górę. Kurde, nie wiem, czy iść tam, czy nie iść. Oj, oj, oj. Tutaj mamy elektronikę. To chyba warto tutaj zajrzeć. Telewizorki. Głośnik. A pod głośnikiem nie wiem co to. To już elektryka się trzeba zapytać. Idziemy dalej. Ale tych gratów tutaj jest. Tu musiała mieszkać bardzo duża rodzina albo jeden konkretny zbieracz. Radia na kasety. Ocean. Uniwersum. Maszyna. Pfaf. Ale widać, że bardzo stara. Tak jest. Mega stara maszyna. Bardzo ciężko się tutaj porusza. Ale tutaj jest antyków. Tutaj części rowerowe. Koło od motoru. Jakiś mały młynek. O kurde, ile rowerów. Co się tutaj działo? To chyba z całego życia rowery zgromadzone. Dobra. Robimy trochę szybsze zejście. Uwaga. Na górę. Kurde, tutaj to samo. Myślałem, że góra będzie lepiej wyglądała. To był dom jakiegoś zbieracza. Na 100%. O kurde, jakieś stare aparaty. Sprzęt grający. Wszystko zasypane. Nie przepadam za takimi domami. Nie ma nawet gdzie stopy postawić. Tam jest kolejny pokój, ale całkowicie zasypany. Idziemy dalej. Samsunga. Ciekawe, czy działa. Przed wejściem kolejna kolekcja rowerów. Te już troszkę nowsze. A tu co? Chyba garaż. O kurde. Garaż tak samo wygląda.
Całe zawalone śmieciami. Zawalony. Tutaj również jakiś sprzęt. I ostatni chyba już pokój. Chyba zjedzony przez szczury. Na pewno. Wszędzie jest mnóstwo różnych rzeczy. Zobaczcie, jaki ładny obraz. Zapakowany. Zresztą wszystko tutaj jest zapakowane. Młynek do kawy. Tutaj był chyba jakiś magazyn. Zobaczcie te świeczki. Ciekawe, co by się tutaj wygrzebało jeszcze. One są wszystkie pełne. Wygląda na to, że te pomieszczenie najmniej rozszabrowano. Dobra, lecimy dalej. Wybaczcie, że przerwałem eksplorację w takim miejscu, ale rozładowała mi się latarka. Ale i tak już miałem wychodzić, więc nie ma żadnych strat. Zobaczcie, jak wygląda ten dom. W zasadzie go w ogóle nie widać. Widać tylko kawałek okna. Teraz już jestem spokojniejszy. Mogę sobie na spokojnie wracać. Znajduję się w Niemczech. Odwiedziłem opuszczony dom zbieracza. Jak widzieliście, była masakra. W każdym pokoju po metr. Nie wiem czego, po prostu jakieś śmieci zbieranych. Ale ostatni pokój wyglądał na jakiś magazyn, czyli najprawdopodobniej ktoś prowadził działalność. Być może już umarł po prostu i zostało to wszystko. Nie wiem, nie mam pojęcia, ciężko powiedzieć. Nie szło nic wyczytać w internecie. Dobra, mam nadzieję, że te informacje były dla was przydatne. Ja powoli idę do auta. Przede mną jeszcze kawał drogi. Także trzymajcie kciuki, żebym znalazł więcej podobnych miejsc, żebym mógł wam co pokazywać. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia.